Ciebie też wkurzają ci wszyscy pseudosportowcy, którzy ciągle to tylko trenują i dbają o dietę. Biegają z rana albo chodzą po pracy na siłownię. Jakby żadnego serialu w telewizji nie było. Żałosne. Zobacz, 5 powodów, dla których nie warto dbać o zdrowie. 1. I tak kopniesz w kalendarz, więc co to za różnica, czy będziesz żył 50 lat, czy 100? Podobno za górami, za lasami żyją ludzie, którzy mają po 100 lat, mimo że piją i palą. A to znaczy, że każdy tak może i te czynniki nie mają wpływu. Żadnego. Nie słuchaj pieprzenia naukowców, że regularna aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie drastycznie zmniejsza ryzyko chorób. Wszyscy są sprzedani. Siedzą tylko w tych laboratoriach i kasę trzepią. Zamiast za porządną robotę się wziąć albo telewizor pooglądać. A potem my, porządni ludzie, musimy oglądać tych baranów sportowców, którzy łykają tą ściemę. Trenują nie wiadomo ile, żrą te sałaty. I jeszcze potem biorą kasę z budżetu na emerytury przez nie wiadomo ile lat. 2. Jesteś jeszcze młody. Wiadomo, że młodzi ludzie chorują dużo rzadziej niż starzy, więc póki co, luzik, nic ci nie grozi. Młodość jest po to, żeby używać życia, pić i bawić się, a nie zastanawiać się i martwić, czy parówka i browar nie mają za dużo kalorii. Wiadomo, że z wiekiem spada metabolizm i brzuch rośnie. Taka jest kolej rzeczy i nic nie da się z tym zrobić. Na emeryturze będzie dużo czasu, więc wtedy spokojnie zadbasz o zdrowie. 3. Możesz ciężko zachorować, nawet jak dbasz o zdrowie. Mało to się słyszy, że ktoś tak zdrowo jadł, tak dużo ćwiczył, a potem co? Jeb, cukrzyca. Albo gorzej, rak. No dobra, może ja osobiście żadnej takiej osoby nie znam. Ani moi znajomi nie znają. Ale na bank, na 1000000%, co najmniej jedna taka osoba w całej historii świata była. Haha! Szachmat! No i po co to się tak starać i dbać o siebie? Jak i tak nie na wszystko masz wpływ i twoje własne geny mogą cię wykończyć. No i po co to te tysiące baranów obniżają to ryzyko raka, chorób serca, jakichś Parkinsonów. A potem i tak co najmniej kilka osób z tych tysięcy i tak nic z tego nie ma. Ech, aż mi szkoda tych lamusów. 4. Po co się wysilać, jak możesz se wziąć tabletkę? Medycyna jest już na takim poziomie, że spokojnie można zaufać lekarzom. Nie po to płacisz tyle lat na fundusz zdrowia, żeby w końcu z niego nie skorzystać. Toż to strata pieniędzy by była. To nie żadna prywatna firma, co w każdej chwili może upaść, tylko państwowa instytucja, solidna jak skała. I możesz na nią liczyć w każdej chwili. No dobra, czasami trzeba postać w kolejce, ale jaki to problem? Przynajmniej ludzi można poznać i trochę sobie ponarzekać na zdrowie. Na co byś narzekał, jakbyś był zdrowy? 5. I na koniec najgorsze. Zdrowy styl życia jest strasznie drogi. Reklamują to, trąbią o tym i trzepią kasę na baranach. No bo buty do biegania, 500 zł. Karnet na siłownię, spokojnie 100 za miesiąc. I za co później browary kupować? A jak nie daj Boże ktoś zrezygnuje z alkoholu, to jeszcze przychód pasywny ze sprzedaży butelek całkowicie odpada. Jeżeli nie zorientowałeś się, że to wszystko to była ironia, to proszę Cię, nie przyznawaj się do tego, naprawdę nie ma się czym chwalić. To wideo było odpowiedzią na komentarze pod innym moim filmem 6 oznak tego, że przegrywasz swoje życie. Byłem tam tak mocno zaskoczony tym, co ludzie myślą o dbaniu o zdrowie, że postanowiłem wziąć kilka z tych przekonań, co zresztą widziałeś na tym filmie, właśnie to były te przekonania, i poprzeć je odpowiednimi argumentami. Mam nadzieję, że taka forma przekazu trafiła do Ciebie, że to wideo Ci się podobało. Jeżeli tak jest, to proszę Cię, udostępnij je swoim znajomym, wklej je na swojego Facebooka albo w jakimkolwiek innym miejscu, bo jeżeli będziemy szerzyli takie przesłanie, to być może więcej ludzi faktycznie zwróci uwagę, że warto o zdrowie dbać i trochę się do tego zmotywuje.
A jeżeli czujesz, że warto coś zmienić w Twoim życiu nie tylko na punkcie zdrowia, ale też na wielu innych dziedzinach, to zapraszam Cię do zapoznania się z moim najnowszym kursem Rok Zmian, w którym mówię, jak wprowadzać trwałe zmiany w Twoim życiu metodą małych kroków. Dostęp do tego kursu kosztuje tylko złotówkę. Jeżeli jesteś w stanie zainwestować tak ogromną kwotę, to już nawet za parę minut dostaniesz pierwsze nagranie o tym, jak budować najważniejszy nawyk, który na dłuższą metę da Ci naprawdę najwięcej rezultatów, jeżeli chodzi o osobistą zmianę. Oprócz tego oczywiście dostaniesz mnóstwo innych nagrań, a także dostęp do pierwszego webinaru 4 kroki do ponadprzeciętnej efektywności. Żeby zerknąć na ten kurs, kliknij tutaj i dowiedz się więcej. I jak zawsze zachęcam też do subskrybowania tego kanału i do polubienia mojej strony na Facebooku, bo dzięki temu dużo łatwiej trafisz na każde kolejne moje materiały. A na teraz to wszystko. Dzięki za uwagę i do następnej niedzieli. Robert Marchew.